Gama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku zastanawiamy się, jak nowe technologie wpływają na młodych ludzi. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Państwa i moim gościem jest doktor habilitowana Krystyna Rymarczyk, psycholożka i profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana. Przy założeniu, że zerkamy w telefon 80 razy dziennie, w ciągu całego roku otrzymamy niemal 30 tysięcy razy. 80 razy dziennie to nie jest tak duży wynik. Pytanie brzmi, czy my mamy już powody do obaw, czy jest to problem na poziomie cywilizacyjnym? No ja myślę, że tak i nie tylko ja, ponieważ różne dane pokazują nam, że takie nadmierne korzystanie z nowych technologii, w tym właśnie z internetu, przynosi więcej strat, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, niż korzyści. Oczywiście musimy zadać sobie pytanie, czy właśnie nie tracimy naszego cennego czasu. Bo jeżeli to jest tylko i wyłącznie zerkanie, czyli nie ma tam takiej świadomej uwagi, no to należy założyć, że tak naprawdę nie uczymy się niczego nowego, prawda? Jeżeli to zerkanie byłoby jednak dłuższe niż 3 sekundy, czyli przeglądamy na przykład jakieś ciekawe strony i rzeczywiście dowiadujemy się nowych informacji, no to wtedy możemy przyjąć, że nawet te 80 razy dziennie nie jest zupełną stratą czasu. Oczywiście pojawia się pewna obawa wtedy, kiedy zaczynamy zaniedbywać nasze inne obowiązki, prawda? Czyli na przykład spóźniamy się do pracy, zapominamy, nie wiem, o zapłaceniu rachunku i tak dalej. Więc no wszystko zależy od tego, co my w tym internecie de facto robimy. No i przede wszystkim, czy nie jest to ze stratą dla naszych na przykład relacji społecznych, tak? Czy nie ograniczamy spotkań z innymi w realu. Także to chyba tak należałoby na to pytanie odpowiedzieć. A kiedy możemy mówić o problemie, o tym, że jesteśmy już od smartfona uzależnieni lub od nowych technologii? Czy możemy oszacować, jakiego procent Polaków ten problem dotyczy? Na początku to chyba musimy powiedzieć, że uzależnienie to jest w ogóle choroba mózgu, prawda? Choroba układu nagrody. Tutaj bym powiedziała, że w naszym mózgu są takie struktury, które aktywują się wtedy, kiedy odczuwamy pewną przyjemność. I to jest związane z wyrzutem takiego neuroprzekaźnika w naszym mózgu, dopaminy, dzięki któremu czujemy się właśnie szczęśliwi i zadowoleni. Więc jeżeli rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że osoba ma bardzo silny przymus korzystania z internetu, kiedy sięga do tego internetu, sięga po tego smartfona i czuje wtedy rzeczywiście taki wewnętrzny spokój, prawda, że to rozdrażnienie i niepokój mija, że gorsze samopoczucie mija, to wtedy już należy myśleć o tym, że to są pewne symptomy uzależnienia. Jeżeli osoba powtarza te czynności, prawda, pomimo właśnie tego, że zaniedbuje inne swoje obowiązki, to możemy mówić o uzależnieniu, chociaż powiedzmy też, że uzależnienie to jest choroba mózgu, jak powiedziałam, ale uzależnienie od internetu nie jest obecnie wyróżnione jako jednostka chorobowa. Tym niemniej jednak dane pokazują nam, tu między innymi dane Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego wskazują, że około 6% osób korzystających z internetu jest od niego uzależnionych. Dane w Polsce raczej mówią nam o zagrożeniu, jeżeli chodzi o uzależnienie i wskazuje się, że około 2,5% populacji polskiej jest zagrożona, jeżeli chodzi o uzależnienie od internetu. Czy to jest dużo? No ja myślę, że to jest całkiem spora grupa osób. W tym dodajmy, że bardzo często mówimy to o dzieciach, jak i o nastolatkach, prawda? Adolescentach, u których te uzależnienia rozwijają się rzeczywiście ze względu na to, że mózg jest bardzo plastyczny, rozwijają się w dość szybkim czasie. No tak, bo
wielu z nas zasypia ze smartfonem w ręku. To również jest pierwsze urządzenie, w jakie się patrzymy po przebudzeniu. Podstawowe pytanie brzmi, znaczy to jest jedno z wielu pytań, jak zadbać o sen w dobie ekranów? Wyłączyć telefon tak naprawdę. Sen jest niezwykle ważny. Zwróćmy uwagę, że my w porównaniu do ludzi żyjących na przykład 30 nawet lat temu, nasz mózg jest właściwie bombardowany znacznie większą liczbą różnorodnych bodźców. Wysypianie jest niezwykle ważne, ponieważ w czasie snu nasz mózg oczyszcza się z różnych, nazwijmy to, produktów przemiany materii, czyli innymi słowy powiemy białek, takich patologicznych białek, które bardzo niekorzystnie wpływają na mózg, między innymi prowadzą do śmierci neuronów, rozpadu połączeń neuronalnych. Więc to, co jest istotne, jeżeli mamy zapewniony dobry sen, wysypiamy się i rzeczywiście nie korzystamy wtedy z żadnego internetu, z żadnych takich urządzeń cyfrowych, możemy zdecydowanie też rano lepiej funkcjonować. Więc myślę, że to są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że ważne jest, żeby ten mózg rzeczywiście mógł się zregenerować w czasie snu, bo ten sen nam jest po to potrzebny, nie tylko jeżeli chodzi o nasz organizm, ale także o mózg. Ale druga sprawa to jest też właśnie jakość tego snu. Takie ciągłe zaglądanie, nawet jeżeli się przebudzimy, prawda, wstajemy do toalety i jeszcze zerkniemy, co tam się dzieje w internecie, zupełnie jest dla nas niekorzystne, niekorzystne dla naszego mózgu. To też zajmujemy myśli tym, co zobaczymy, a przecież chodzi o to, żeby się dobrze wyspać i rano dobrze funkcjonować. Wróćmy może do dzieci. Jak zapoznawać dzieci z mediami ekranowymi, z nową technologią, bo taki tablet umieszczony w wózku czy w kołysce nie należy niestety do czegoś egzotycznego, to się zdarza, ale to chyba jest naprawdę nie najlepszy pomysł, łagodnie rzecz ujmując. Absolutnie to nie jest najlepszy pomysł i to się zdarza u nas też już coraz częściej, natomiast doskonale to widać w krajach azjatyckich, gdzie młode mamy spacerując po marketach, po bazarach po prostu prowadzą dzieci w wózku. Specjalne nawet są takie nakładki na wózek, gdzie dziecko może mieć ustawionego tableta, no i wtedy po prostu, prawda, siedzi spokojniej, nazwijmy to. Ale zaczęłabym od tego, że generalnie obecnie współczesne dzieci bardzo często określane są jako pokolenie alfa, czyli takie pokolenie dzieci wychowane w otoczeniu cyfrowego świata. No i szacuje się, że to są te dzieci urodzone między 2010 aż do tych dzieci, które będą urodzone w 2025 roku. Tymczasem warto tu powiedzieć, że Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca, oczywiście na podstawie badań, za chwilkę o nich powiem, zaleca, aby dzieci do drugiego roku życia w ogóle nie oglądały programów telewizyjnych czy nie korzystały z żadnych urządzeń cyfrowych. Tutaj jedynym wyjątkiem jest obraz z kamery wideo podczas rozmowy z rodzicem, czyli jak rodzic na przykład gdzieś wyjedzie, prawda, ale tylko i wyłącznie w asyście dorosłego. Właściwie do drugiego roku życia dopuszcza się oglądanie krótkich programów edukacyjnych, takich około 20-minutowych, ale ponownie zwróćmy uwagę, pod warunkiem takiego aktywnego uczestnictwa opiekuna dziecka, prawda? Czyli ktoś musi w tym czasie z dzieckiem być, tłumaczyć, dopowiadać pewne treści. I właściwie w przypadku nawet dzieci 6-letnich nadal powinniśmy zwracać uwagę na te treści. Tutaj może dodam, że według Centrum Badania Opinii Społecznej, badania z 2019 roku, to badania wskazują, że aż 33% rodziców dzieci do drugiego roku życia deklarowało, że dziecko w wolnym czasie ogląda telewizję. To właśnie badania polskie, czyli dzieci do drugiego roku w ogóle nie powinny, tymczasem możemy powiedzieć, że 1/3 dzieci polskich ogląda rzeczywiście telewizję. To wszystko wiąże się z tym, że dzieci nie rozwijają się w takim, nazwijmy to, prawidłowym tempie. To, co my widzimy w badaniach, prowadzonych właśnie badaniach naukowych, to między innymi to, że dzieci będą rozwijały nieco wolniej mowę. Takie
pierwsze symptomy właściwie opóźnionego rozwoju widoczne są dosyć wcześnie, na przykład dziecko zaczyna później gaworzyć, zbyt długo zatrzymuje się na pewnym etapie rozwoju mowy, ale też to wszystko przekłada się później na funkcjonowanie dziecka w szkole, ponieważ dzieci na przykład mają trudności, aby przypomnieć sobie nazwy danego przedmiotu, dość niezbornie opowiadają, mają ubogie w treści wypowiedzi, stosują niepoprawne formy gramatyczne. Tu nawet może też jeszcze przytoczę takie badania przeprowadzone przez badaczkę, która jest neurolingwistą, Patricię Kuhl z Instytutu Nauk o Uczeniu się i Mózgu na Uniwersytecie Waszyngtońskim, która właśnie badając niemowlęta pokazała, że zdecydowanie dzieci uczą się języka ojczystego w bezpośrednim kontakcie z osobą mówiącą, a nie wtedy, gdy oglądają tę samą osobę na ekranie. Czyli możemy powiedzieć, że dziecko do rozwoju przede wszystkim potrzebuje drugiego człowieka. Teraz zwróćmy uwagę, że jeżeli dziecko ma tablet, prawda, właśnie w wózku, w łóżeczku, zaczyna raczkować, mama podaje ten tablet. On jest oczywiście interesujący dla dziecka, bo tam są treści, które przyciągają uwagę, prawda? One się, na przykład coś się tam szybko porusza, są jakieś światełka, są kolory, ale to, co jest tu istotne, mama ma ograniczony kontakt wzrokowy z dzieckiem. My określamy to brakiem tak zwanej wspólnej uwagi. Jednym słowem, ja patrzę na coś, dziecko patrzy na coś i tak dziecko rozwija nie tylko funkcje językowe, ale również tak zwaną teorię umysłu, czyli takie myślenie o umysłach innych. Czyli jeżeli ja spojrzę na przykład na filiżankę, ale już nie mam w tej filiżance kawy, no to powiedzmy, pan spojrzy na mnie i domyśli się, że a może jeszcze bym się napiła kawy, prawda? To jest właśnie ta wspólna uwaga, która tworzy się, rozwija, buduje właściwie w pierwszych 6 miesiącach życia dziecka. Jak pokazują badania, ta wspólna uwaga jest niezwykle istotna również dla rozwoju właśnie funkcji językowych. Więc naprawdę szereg tutaj badań pokazuje nam, że dziecko, które ma ograniczony kontakt z dorosłym, to znaczy nie ma tego bezpośredniego kontaktu, prawda? Patrzymy na siebie, to będzie dziecko, które będzie się wolniej rozwijało. Jak mogę jeszcze dodać, to dodałabym jeszcze, że to jest nie tylko widzimy te zmiany na takim poziomie behawioralnym funkcjonowania dziecka, ale właśnie takie badania z obszaru neuronauki, czyli tam, gdzie badamy też mózg bardzo małych dzieci, badania te nam pokazują na przykład, że 5-letnie dzieci, które 2 godziny dziennie spędzają na oglądaniu bajek, korzystaniu właśnie z internetu, w porównaniu do również 5-letnich dzieci, którym rodzice czytają w czasie około 2 godzin dziennie, to są dzieci, które się znacznie słabiej rozwijają, ale to znaczy, że w ich mózgu mają miejsce takie niekorzystne procesy. Między innymi jest znacznie słabszy proces mielinizacji mózgu. Tutaj, żeby tak nie zanudzić Państwa tymi szczegółami, to tylko powiem, że w mózgu rzeczywiście jest istota biała, która się mielinizuje, dzięki niej informacje są szybciej przekazywane, czyli byśmy powiedzieli, że to jest takie okablowanie mózgu. Więc te 5-letnie dzieci, ale również i badania, które pokazują dzieci 8-letnie, a nawet 14-letnie, czyli już nastolatki, które ponad 2 godziny dziennie korzystają z urządzeń cyfrowych, to okablowanie ich mózgu jest w znacznie słabszej kondycji. Innymi słowy, one będą wolniej przetwarzać informacje, będą miały słabszą uwagę, będą mówiły właśnie troszkę popełniając czy te błędy gramatyczne, czy będą mieć trudności natury, na przykład różnicowania fonemów typu półka, bułka, prawda? No i oczywiście szereg innych tutaj niekorzystnych zmian, o których jeszcze pewnie moglibyśmy powiedzieć. A co z nastolatkami? Takie powszechne przekonanie zakłada, że nowe technologie wpływają bardzo negatywnie na relacje towarzyskie i ich uwagę. To na tym lista problemów zapewne się nie kończy. No tak, tutaj powiedziałabym, że mózg nastolatka to jest bardzo specyficzny mózg, bo to już nie jest mózg dziecka, ale to nie jest mózg osoby dorosłej. To jest tak naprawdę mózg, który jest w bardzo dynamicznej przebudowie.
Więc z jednej strony ten układ nagrody, o którym dzisiaj już wspominałam, czyli taki układ, dzięki któremu możemy powiedzieć różne czynności sprawiają nam przyjemność, prawda? Czyli jak na przykład to, że przeczytamy sobie fajną książkę, że spotykamy się ze znajomymi, czy wreszcie zjemy czekoladę i mamy uczucie przyjemności. To zwróćmy uwagę, że ten mózg nastolatka jest nadaktywny właśnie w tym układzie nagrody. Innymi słowy, nastolatek będzie dążył do tego, żeby dostarczać sobie różnych ekstremalnych, powiedzmy, zachowań właśnie po to, żeby pobudzić ten układ nagrody. Czyli tam jest taka duża potrzeba, byśmy powiedzieli, właśnie tej stymulacji. No i tu właśnie jest teraz problem, ponieważ nastolatki tej stymulacji bardzo często szukają obecnie w internecie. No i myślę tutaj chociażby o zaglądaniu na różne strony, prawda, w tym na strony pornograficzne. Dzisiaj też mówimy o tym uzależnieniu od pornografii, gdzie pokazuje się, że czasem no właśnie takie 11-12-letnie, nawet dzieci powiemy, bo jeszcze nie nastolatki, już wykazują cechy uzależnienia od tej pornografii. No i gdzie nabywają takiego zafałszowanego, tak, powiemy, obrazu różnych chociażby zachowań seksualnych. Co więcej, nastolatki pozbawione bezpośredniego kontaktu niestety mają też trudności z rozpoznawaniem właśnie emocji innych osób. To wydaje się, że jest to pewna nasza zdolność wrodzona, tak, że rozpoznajemy emocje wyrysowane na twarzy innych, tak, radość, smutek, złość i tak dalej. Ale to tylko jest część prawdy, bo w ciągu naszego życia poprzez różne kontakty my się tak naprawdę tego uczymy. No i tutaj badania nam pokazują, że nastolatki, które właśnie spędzają dużo czasu w internecie, mają trudność, żeby odróżnić na przykład złość od emocji chociażby wstrętu, że twarz na przykład smutną mylą czasem ze złością, albo uważają, że twarz neutralna jest twarzą smutną, skądinąd to nawet osoby dorosłe czasem mają z tym problem. Więc myślę, że to pozbawienie też tego naturalnego takiego kontaktu, relacji towarzyskich, spotkań, absolutnie zubaża ten nie tylko poznawczy, ale i taki emocjonalny świat nastolatka i wpływa niekorzystnie na jego rozwój. Taki bardzo wymowny jest wynik jednego ze słynnych badań. Uczestnicy położyli odwrócone smartfony na biurku i po położeniu tych smartfonów gorzej radzili sobie w teście, który wymagał koncentracji. Dlaczego sama obecność smartfona, którego nie używamy, tak zmniejsza nasze możliwości? Dlatego, że myślimy o tym, co w tym smartfonie jest, prawda? Co tam się ciekawego pojawiło. Myślę, że obecnie nie tylko nastolatki, nie tylko dzieci, my dorośli również mamy problem z tym, żeby na dłużej skupić uwagę na jakimś zadaniu. To niestety związane jest właśnie z tym, że strony internetowe są tak skonstruowane, żeby przyciągać naszą uwagę i przyciągać tą uwagę na taki krótki czas, prawda? Czyli zwróćmy uwagę, jak ludzie przeglądają właśnie stronę, to prawda, przesuwają palec, chwilkę cofają i są w stanie zafiksować wzrok na te 3 sekundy i już mózg chce następnej informacji. Czyli my mamy generalnie problem z tym, że nie ćwiczymy naszej uwagi i w mniejszym stopniu ćwiczymy też naszą pamięć, zwróćmy, prawda, tutaj, no właśnie, zwróćmy na to uwagę, tak? Innymi słowy, kiedyś musieliśmy zapamiętać pewne treści, numer telefonu, a dzisiaj niestety tego nie robimy. Myślę, że niektóre osoby też zerkając na ten telefon mają takie poczucie takiego spokoju, że coś ich nie ominie, albo też są to osoby, które na przykład czekają na lajki różnego rodzaju i w ten sposób stymulują właśnie między innymi swój układ nagrody. A co z grami komputerowymi? Wiele osób podkreśla, że taki nadmiar bodźców wręcz zwiększa to, że stajemy się lepsi w wykonywaniu wielu zadań naraz. Czy taka jest prawda? To jest pytanie, na które de facto nie mamy ciągle odpowiedzi. Na ile umiejętności nabyte podczas gry jesteśmy w stanie przenieść i wykorzystać w codziennym życiu? Rzeczywiście ta debata,
publiczna, która trwa już od wielu lat przecież na temat pozytywnych i negatywnych skutków grania w gry komputerowe, a szczególnie przez dzieci, ona toczy się już od wielu lat. I z jednej strony mamy przeciwników, którzy mówią, że gry wideo, szczególnie te, które prawda, tutaj zawierają elementy przemocy czy agresji, wskazują na taki negatywny wpływ na zachowanie grających, a z drugiej strony mamy zwolenników, którzy pokazują, że gry wymagają logicznego myślenia, czy właśnie takiego rozwiązywania różnych problemów i one korzystnie wpływają na nasz rozwój poznawczy. Wyniki badań są tu, powiedziałabym, sprzeczne. Na przykład jeżeli chodzi o to funkcjonowanie emocjonalne. W 2015 roku ukazały się na przykład artykuły w prestiżowych czasopismach, w których pokazano, że rzeczywiście jeżeli dzieci grają w gry zawierające przemoc, to one są bardziej skłonne do zachowań takich destrukcyjnych i mają wyższy poziom agresji. Ale jednocześnie właśnie w tym samym roku ukazała się praca, gdzie zupełnie nie pokazano takiego związku, bo dodajmy, że mówimy tu jednak przede wszystkim o badaniach korelacyjnych, prawda? Nie mówimy tu o wpływie, tylko o takim współwystępowaniu. Czy nie możemy tutaj przyjąć, że dziecko określonej konstrukcji psychicznej, to znaczy na przykład dziecko, które też jest wychowywane w takiej rodzinie patologicznej, gdzie ta agresja występuje na co dzień i które będzie grało w te gry komputerowe zawierające agresję, że ono nie będzie takich zachowań przyjmować? Oczywiście nie możemy tak przyjąć. Jest duże prawdopodobieństwo, że niestety będzie. Podobnie jeżeli chodzi o granie w te dobre gry, nazwijmy, prawda? Są badania, gdzie pokazuje się, że granie w chociażby w tą grę Tetris, prawda? Rzeczywiście rozwija pewne zdolności takiego logicznego myślenia, czyli widzimy rozwój poznawczy dzieci. Tu z kolei chociażby mamy takie duże badanie z 2022 roku, w którym przeanalizowano wyniki badań ponad 2000 dzieci w wieku 9 i 10 lat i te, które grały 3 godziny dziennie, minimum 3 godziny dziennie, bo były i takie, które grały dłużej, zachowały się lepszą pamięcią, lepszą uwagą niż te dzieci niegrające. Ale nie możemy wykluczyć, że te dzieci wyjściowo mają lepsze już predyspozycje, czyli lepiej rozwinięte pewne funkcje, a mówimy tu raczej o pewnej nieprzyczynowości, a współwystępowaniu. I o tym chyba trzeba pamiętać. Jeżeli mogę, na koniec chciałabym jeszcze dodać taką swoją też refleksję, jeżeli chodzi właśnie tutaj o rozwój dzieci i o nowe technologie. Myślę, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, że nie możemy dzieciom po prostu zabronić korzystania z nowych technologii, bo też widzimy osoby, młode osoby, które dzięki temu, że korzystały z komputera bardzo wcześnie, niezwykle rozwinęły swoje zdolności i są czasem nawet autorami różnych patentów. Natomiast wydaje mi się, że jako społeczeństwo stoimy przed koniecznością nauki dzieci korzystania z internetu. Być może potrzebny jest przedmiot w szkole, taki jak higiena właśnie korzystania z nowych technologii. Ile czasu dziecko może korzystać z tego, jak rozplanować ten cały dzień, ale również potrzebna jest tutaj zdecydowanie edukacja rodziców, którzy powoli, wydaje mi się, stają się coraz bardziej świadomi, natomiast ciągle jeszcze możemy przecież spotkać rodziców, którzy spacerują z dzieckiem czy z dziećmi, trzymają telefon w dłoni i po prostu nawet na tym spacerze nie poświęcają czasu swoim dzieciom. Pamiętajmy, dzieci uczą się poprzez naśladowanie. Jeżeli od najwcześniejszych lat dziecko widzi w domu rodzica z telefonem w dłoni, to ono wyrasta w tym przekonaniu, że to tak powinno wyglądać. I nagłe zabranianie nastolatkowi, jeżeli to dziecko, prawda, od najwcześniejszych lat miało ten telefon, miało ten internet, komputer, no jest po prostu nie fair. Trzeba wtedy poszukać specjalisty, jak sobie z tym problemem poradzić. O świecie nowych technologii, o zagrożeniach i wyzwaniach związanych z nieuchronnymi chyba mediami ekranowymi, o wyzwaniach wobec młodych ludzi, jakie stawia nowa epoka, rozmawiałem z doktor habilitowaną Krystyną Rymarczyk, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz psycholożką. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, dziękuję panu i dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A ja nazywam się Kasper Kalinowski. Do usłyszenia. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.